Po czym poznać prawdziwe nawrócenie? Myślę, że jeśli chcemy badać siebie, badać swoje serce, na ile rzeczywiście już wchodzimy w ten sposób myślenia Pana Boga, to trzeba pytać o to, na ile dajemy wolność drugiemu człowiekowi w przeżywaniu jego wiary, na ile potrafię pozostawić wolność człowiekowi w tych kwestiach. Dzisiaj słyszymy w Słowie Bożym, jak święty Paweł mówi, że właśnie zanim się nawrócił, jak jeszcze był gorliwym wyznawcą judaizmu, to prześladował Kościół, to jak nie mógł znieść tego, że ludzie wierzą inaczej, że po prostu usiłował wszystkich wtłoczyć w to, w co on wierzył, że wszyscy mają tak wierzyć, że tak jest dobrze. Nie potrafił przyjąć i zaakceptować tego, że ktoś może wierzyć inaczej, że w wierze potrzebna jest wolność. I dopiero to się zmienia, kiedy on się nawraca i przestaje już prześladować. Owszem, z wielką gorliwością głosi Słowo Boże, ale już nikogo nie prześladuje, nie męczy i nie nakazuje wierzyć tak jak on. Myślę, że to jest niesamowita sprawa, właśnie dać człowiekowi wolność, pozwolić mu, żeby dojrzewał w wierze swoim tempem, bo często zdarza się tak, że ludzie wierzący, kiedy na pewnym etapie swojego życia jakoś przeżyją takie drugie nawrócenie, to później bardzo mocno chcą innych wtłoczyć w to samo i czasami stają się nieznośni dla swoich bliskich, dla swojego otoczenia, bo po prostu nie dają im spokoju, zamęczają ich wiarą, Panem Bogiem, jakby nie dając wolności. W wierze trzeba dać wolność. Wiara może się zrodzić tam, gdzie jest wolność. Miłość może się zrodzić tam, gdzie jest wolność. Więc czy umiesz dać wolność człowiekowi właśnie w tych najważniejszych kwestiach?